Cześć! Wracamy dzisiaj do tradycji Teraz czytam, czyli nagranie z ręki, bez mikrofonu, no ale za to w pięknych okolicznościach przyrody. To właśnie tutaj, w ogrodzie mojego dziadka, opowiem Wam o nowej powieści Anny Cieplak, Lata powyżej zera. To jest książka, którą przeczytałam w tym tygodniu, więc znowu trochę oszukuję. To nie jest książka, którą teraz czytam, ale pomyślałam sobie, że może lepiej opowiem Wam o czymś, co już poznałam i co już wiem. O Annie Cieplak zrobiło się głośno w zeszłym roku, kiedy wydała swoją debiutancką powieść Ma być czysto. To była książka o gimnazjalistach, właściwie o dwóch gimnazjalistkach. Jednej z dość dobrego domu, drugiej z takiego domu, w którym właściwie wychowuje się sama. No i te gimnazjalistki przyjaźnią się ze sobą, muszą poradzić sobie z różnymi przeszkodami, które wyrastają na ich drodze. Jedna z nich, właściwie obydwie, popełniają pewien błąd, ale konsekwencje, które je spotykają za to, są diametralnie różne. Teraz Anna Cieplak zabrała się za nasze lata dorastania. Mówię nasze, bo autorka urodziła się rok po mnie, więc dorastałyśmy w podobnym okresie, czyli są to lata 2000. Bojówki, rybaczki, słoneczko gadu-gadu, wysyłanie sygnałów zamiast dzwonienia czy SMS-ów, bo karta się kończyła, pierwsze czaty, wychodzenie na internet do kawiarenek internetowych, słuchanie polskiego hip-hopu, ich troje. To wszystko znajdziemy w tej książce. No i trzeba powiedzieć, że tak jak w poprzedniej książce, Anna Cieplak ma zdecydowanie słuch i oko do takich właśnie drobiazgów, które czynią klimat jakiejś danej epoki. Potrafi świetnie zacytować odpowiednią piosenkę, przypomnieć coś, o czym już właściwie zapomnieliśmy, a miało to dla nas jakieś ważne znaczenie w danym momencie. Jak zwykle nie pamiętam, jak na imię ma główna bohaterka, co trochę utrudnia mi opowiadanie o tej książce, więc musicie mi wybaczyć, to jest już taki defekt mózgu. Czytam chyba trochę za dużo książek naraz, żeby spamiętać, jak nazywają się główni bohaterowie, to straszne. W każdym razie, to jest opowieść o głównej bohaterce, która wychowuje się gdzieś w Zagłębiu, czyli znowu Śląsk, to jest bardzo duży plus tej książki, bo już naprawdę nie mogę czytać o Warszawie. No i to jest właściwie tyle. To znaczy, to jest mój główny problem z tą książką, że w przeciwieństwie do poprzedniej, którą można było w kilku zdaniach określić, powiedzieć właśnie tak jak zaczęłam, co się dzieje z głównymi bohaterkami i jak dalej ta akcja się rozwija, to tutaj tak nie do końca jest. To znaczy, ta bohaterka po prostu dorasta. Spotyka nowych ludzi, zaprzyjaźnia się albo nie, słucha coraz to nowej muzyki, podejmuje jakieś decyzje, gdzieś wyjeżdża, ale nie ma takiej jakiejś osi wydarzeń, które miałyby coś zmienić. Chyba spadła właśnie śliwka za mnie. Więc tego się tak odwróciło. I to jest mój główny problem z tą książką. Natomiast czytało się ją bardzo dobrze, bo miałam wrażenie, chociaż bohaterka mieszka zupełnie gdzie indziej niż ja mieszkałam w liceum, to jednak jest to jakaś opowieść pokoleniowa i w jakiś stopniu się mogłam z tym utożsamić. Natomiast jeszcze do końca nie wiem, co sądzę o tej książce. To znaczy, generalnie jestem na tak, ale jakoś to, ten brak właśnie tej osi opowiadania trochę mnie mimo wszystko uwierał. Więc pytanie, czy czytaliście poprzednią książkę Anny Cieplak i czy czekacie na tę, na pokoleniowy manifest, jak tu pisze Ziemowicz-Szczerek? Lata powyżej zera. 13 września w kioskach. W księgarniach. Pa!
Teraz czytam, a właściwie przeczytałam, bo za mną 7 godzin podróży pociągiem z Warszawy do Gorzowa przez, uwaga, Toruń, Bydgoszcz i Piłę. Dzikus. Książka, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa WAB, trochę mnie wkurzyła. Wkurzyła mnie dlatego, że bardzo mi się podobała, po czym okazało się, że na drugi tom będę musiała czekać do jesieni, a w ogóle tych tomów będzie chyba 4, więc czeka mnie kolejny maraton z serią, która już zdążyła mnie wciągnąć, a teraz będzie trzymać w napięciu. Ale o czym to jest? Rzecz dzieje się we Francji. Jest to kluczowa doba, dzień przed drugą turą wyborów prezydenckich, w których to szansa na zwycięstwo po raz pierwszy ma kandydat pochodzący z Algierii. I teraz po drugiej stronie jego kontrkandydatem jest Nicolas Sarkozy, którego znacie, bo jest prawdziwą postacią historyczną. Ale ważniejsze, przynajmniej na początku tej powieści, niż cały ten wątek polityczny, są losy pewnej, również pochodzącej z Algierii, rodziny, która szykuje się do wielkiego wesela. Wielkiego, wielopokoleniowego, siostry, sióstr, kuzynki, kuzynów. Możecie sobie to wyobrazić. Trochę, mimo że to zupełnie inna kultura, wszystko opisane jest w takim bollywoodzkim stylu tańców, mieszanek kultur i różnych takich barwnych treści. Na początku bardzo trudno jest się w tym wszystkim połapać. Wydawca próbuje nam to ułatwić, publikując takie, powiedzmy, drzewo genealogiczne, ale kiedy macie do czynienia z bohaterami, którzy nazywają się Raouf czy Fuad, Slim, Karim, Luna, to nie są imiona, które znacie, więc na początku przynajmniej ode mnie wymagało to wielkiego skupienia, żeby zrozumieć te wszystkie stopnie pokrewieństwa bez wracania co chwilę na początek. Głównym bohaterem, takim najważniejszym z tej powieści jest Karim, 18-latek, który nie pracuje, gdzieś dowiadujemy się w tle, że spoliczkował swoją szefową w McDonaldzie, za co ma być wyrzucony z urzędu pracy, popala trawkę, średnio dogaduje się z mamą, nie ma Facebooka, włamuje się na konto młodszej siostry, w jakimś takim bardzo szemranym towarzystwie przebywa. W innej perspektywie jest takim kochanym członkiem rodziny, o którego matka stara się bardzo dbać, wszyscy kuzyni chętnie z nim rozmawiają, nie jest jakąś czarną owcą, z którą nikt nie chce mieć nic wspólnego. No i mamy taką bardzo długą dobę przygotowań do wesela, samego wesela i tej imprezy, która się tam dzieje, no, 4 nad ranem, brzmi jak w Polsce, aż do momentu, kiedy Karim wsiada w pociąg do Paryża. Po co tam jedzie, co go czeka, no to jest ta część fabularna, której chyba nie powinnam Wam zdradzać, bo po co Wam spoilery. Choć pewnie możecie się domyślać, kiedy na okładce czytacie, że nim miną 24 godziny, losy szalonego rodu i politycznej nadziei kraju skrzyżują się z wielkim hukiem. Co z tą rodziną i z tym weselem ma kandydat na prezydenta wspólnego? Tego musicie się dowiedzieć, czytając pierwszą część Dzikusów. Moim zdaniem bardzo warto, chociaż troszeczkę mocne są porównania, dlatego że autorzy piszą. Okrzyknięty przez krytyków w kraju i za granicą, jednym z najwybitniejszych pisarzy na równi z Balzakiem, Tolstojem czy Francenem. Tutaj dalej, podobnie jak Zadie Smith, ma wspaniałe ucho, wydaje się też, że umie przewidzieć albo wydedukować przyszłość. Rzeczywiście jest w nim coś takiego, co ma też Zadie, świetnie podpatruje i opisuje ten miks kultur we Francji, tak jak Zadie opisuje Wielką Brytanię. Czy należą mu się te porównania do Balzaka i Francena, to myślę, że powinnam poczekać, aż przeczytam kolejne tomy, które mam nadzieję WAB bardzo szybko wyda, zwłaszcza czekam już na ten drugi, bo on już ma być wkrótce i myślę, że będę go od razu czytała, jak tylko dostanę książkę, bo ten pierwszy tom kończy się w takim momencie, jak dobry serial. Czyli naprawdę, naprawdę chcecie wiedzieć, co wydarzy się dalej, bo sam finał też nie jest na tyle jasny, byśmy wiedzieli, czy wszyscy żyją, czy wszyscy są bezpieczni. No nic, trzeba czytać dalej. Tu, które macie za mną, to moja domowa biblioteka. Jak mogliście zobaczyć na Facebooku, tak, książki naprawdę poukładane są kolorami. Jeżeli zachodzi tu jakiś nieporządek, to tylko dlatego, że część z nich już zdążyłam poprzekładać. Mama je na pewno odłoży na miejsce, jak tylko stąd wyjadę. A teraz nie wiem, czy Natalia mówi przede mną, czy po mnie.
koniecznie zdradźcie nam, co czytacie, jakie książki teraz macie pod ręką, czy może zabraliście ze sobą na wakacje, no i za co chcielibyście się zabrać wkrótce. Do zobaczenia na kolejnej krótkiej przerwie.